Mówienie po niemiecku, dlatego że w tym serialu ja też bardzo dużo scen mam po niemiecku z prawdziwym Niemcem, z Fabianem. I było tak, że ja na 5 dni przed rozpoczęciem zdjęć byłam przekonana, że tylko część scen gram po niemiecku z Fabianem. A tu się okazało, że Fabian nie w ząb polskiego. I gram wszystkie sceny z nim po niemiecku, łącznie ze scenami bardzo emocjonalnymi i bardzo trudnymi, więc byłam trochę przerażona, bo mówię, moment, jak to w 5 dni mam się nauczyć jeszcze po prostu tylu scen, to jest po prostu mygliś, to jest niemożliwe, jak ja to zrobię. A okazało się, że jakoś się udało. Był to dla mnie duży stres i w ogóle granie emocjonalnych scen w obcym języku jest trudne, bo od razu przychodzą na myśl polskie słowa i jakby polska ekspresja a tutaj nagle trzeba myśleć w innym języku. Natomiast to było też ciekawe doświadczenie, że w tak krótkim czasie nagle musiałam się na tyle zmobilizować, żeby te sceny zagrać po niemiecku. Chociaż była taka możliwość, rozmawiałam z Tomkiem, że słuchaj, jak coś nie będzie szło, no to zagrasz to po polsku i tak dalej, ale udało się jednak zrobić to no po niemiecku. Jestem z siebie rzeczywiście dumna, muszę powiedzieć, a tych scen było sporo, bo w scenariuszu one były zapisane, że te sceny po niemiecku, których mam się nauczyć po niemiecku, mają takie, w nawiasie takie, jest takie hasło DE, czyli Deutsch. No i myślę sobie, no dobra, to te sceny po prostu sobie przygotuję już. A tu się okazało, że również te sceny bez DE muszą być nauczone, ale udało się, więc to była największa trudność. Ale również praca z dziećmi jest trudna, jakby to jest inny rodzaj skupienia, który wtedy trzeba mieć, ale też się udało, bo Ada była wspaniała.